tym filmie 100 graczy Minecrafta wzięło udział w wielkich igrzyskach śmierci. A to jestem ja, który podczas następnego tygodnia będę musiał przetrwać do samego końca. Cała akcja odbywa się na ogromnej mapie opanowanej przez różne dystrykty. Moim celem jest dołączyć do zgranej drużyny i razem z nimi stawiać czoła przeciwnikom. Ostatni gracz, który zostanie na arenie, zwycięża całe igrzyska. Ej, co jest? Dobra! Daj się tak szybko i tymki. Dobra, nie jest tak źle. Tak zaczęła się cała przygoda. Gracze od samego początku byli już steamowani i zabijali każdego, kto stanie im na drodze. Żeby również nie zginąć na samym początku, zacząłem uciekać najdalej jak tylko się da. Okej, widzowie, na samym początku chciałbym wam bardzo podziękować za wbicie 100 tysięcy subskrypcji w tak krótkim czasie. Jesteście naprawdę niesamowici i jeszcze raz wam bardzo za to dziękuję. Dobra, wydaje mi się, że chyba jestem już bezpieczny. I tak też było. Bez zbędnego gadania zrobiłem sobie tulsy i od razu wkopałem się do kopalni w poszukiwaniu żelaza bądź czegoś lepszego. Nie no, nic tu nie ma. Jest żelazo jeszcze. Niestety okazało się, że zejście do tej kopalni było najgorszą decyzją, jaką podjąłem. Tak ogromna jaskinia, a samego żelaza w niej było tylko 3 sztuki. Wyszedłem na powierzchnię, sądząc, że uda mi się znaleźć coś wartościowego. Jednak nie wiedziałem, że ktoś będzie czaił się za moimi plecami. Ja pierniczę! Człowieku! Czy ty serio? Ja pierniczę, co ty? Był to Sagi, mój bardzo dobry kolega. Wiedziałem, że mogę mu zaufać. Słuchaj, chcesz do mnie dołączyć? W sumie nie mam innego wyjścia, no nie mam nic, stary. Jestem totalnie za masz. Dobra, będziemy razem, bo potrzebuję słusznika jakiegokolwiek. Dobra, super, dobra. Dobrze cię spotkałem, a nikogoś innego. Dobra, jest dobrze. Jezu, Sagi, dziękuję, że przyszedłeś. Dziękuję, że tu jesteś. Uratowałeś mi życie. Okazuje się, że Sagi, tak samo jak ja, jeszcze nie znalazł nikogo, z kim mógłby stworzyć drużynę. Dlatego pomyślałem, że byłaby to bardzo dobra opcja, abyśmy razem połączyli swoje siły. Komu w drogę temu... Miecz w zęby. Miecz w zęby. Patrz, wioska. Zlutowałeś tą wioskę? Ja tam nawet nie byłem, ale chyba ktoś zlutował, wiesz? No, crafting. Ty dopiero tu przyszedłeś. Skąd przyszedłeś w ogóle? Od razu ze spawna? Nie, ja stamtąd przyszedłem. Tam była taka kopalnia. Ej, patrz tam, widzisz? Ej, ale fajna ta struktura. Kolejna struktura. Ona wygląda sobie jak chatka Mikołaja albo elfów. Ho, ho, ho. Mam nadzieję, że Mikołaj obdaruje prezentami tą strukturę. Oby nie była zlutowana, stary, aby nie była zlutowana. O, stary, jednak jest. Tu jest, dobra. Ale może coś zostawili. Może coś zostawili, stary. I na przykład w tych beczkach, oczywiście. Nic nie ma? O! To by się spodziewał. To jest jakieś zejście. Chodź, sprawdzimy. O, tu są piwnice, stary. O, tu coś jest! Saki! Uważaj! Widzieli nas? Widzieli nas! Tu jest dziura, uciekaj! Chodź! Ten! Saki, biegnij! Biegną! Jadę się chytnąć. Ej! Głuch mają chłopaki! Dostałem! Nie musimy się strzelać wcale. Ała, Polu, ty się nie odwracaj. Proszę, biegnij cały czas do przodu, ty się nie odwracaj. Ja się odwracam, do strzelam w duchu, ty się nie odwracaj, ty biegnij cały czas. Ja mam seta, ty nie. Uciekaj. Nie trafiaj, ale uciekaj też! Chłopaki. Ej, chłopacy, powiedzcie, jaki jest sens bić gościa, który nie ma seta w ogóle? Może się jakoś dogadamy, co? Dobra, uznam po prostu, że nie chcecie. Już! Zostaw! Au! No nie bij go! Idź do góry, idź tędy! Nie ma! Tędy! Nie jedz teraz, nie jedz! No musiałem, no stary, no! Okej. Kurde, debele. Dobra, lecę! Cały czas do przodu! Cały czas do przodu! Cały czas, Polu! No biegnę cały czas przecież! Skocz do wody! Skocz! Biegnę! Szybko! Weź do łódki! Polu! Jestem! Dawaj, czekaj! Płyn! Janik, dawaj! Lecimy za nim! Dawaj! Jem! Woda się kończy. Leć się cały czas. Dobra? Lecz się. Chłopacy, może się jakoś dogadamy, co? A po co? Darmowe itemy będą z was. No ale wiecie... Z pola jakie itemy? Wy chcecie wziąć? Biegnij. Idź do góry. Lecę do góry. Nie zatrzymuj się. Biegniemy. Rób dystans.
Biegnij za mną. Nie wiem, jakieś bloki pod sobą. Jesteś? Są za tą. Biegnij, proszę cię. Biegnij za mną, skończ to budowanie. Biegnij. Po prostu. Nie odwrócę, chodź za mną. Biegnę cały czas, stary. Wejdź tu, wejdź tu, wejdź tu. Proszę, szybko. O, cicho bądź. Dobra, panowie, to chyba nie ma sensu. Chodźmy, tam jest jakaś wioska, to idźmy tam. Chodźmy do wioski. Chodźmy do wioski. Dobra, potem ich dorwiemy innym razem po prostu. Zemścimy się kiedyś i tyle. Jako iż byliśmy już w kopalni, postanowiliśmy, że zostaniemy w niej na dłużej. Wykopaliśmy dużo żelaza, zrobiliśmy sobie sety i z nudów kopałem dripstone'a, który i tak do niczego nie był nam potrzebny. Bez wzlekania udaliśmy się do światełka, co pozwoliło nam na opuszczenie kopalni. Oby tylko światełka w tunelu nie było. Nie, spokojnie. Będziemy uciekać, jak się spotkamy. Jak uciekać? Bijemy się, człowieku. Tak? Wszystko zapowiadało się naprawdę dobrze, dopóki nie zobaczyliśmy tego. Widzisz na czacie? O ja... O, raid zrobili i mają totemy, stary. Cały team, D8, cały team, 6-osobowy ma totemy. W tym momencie byliśmy naprawdę przerażeni. Gdy zobaczyliśmy, że w dystrykcie 8 jest już 6 osób i w dodatku zrobili rajda, a nas było tylko 2, wiedzieliśmy, że musimy uważać na każde miejsce, które natkniemy. Dosłownie. Aby też całkowicie nie podłamywać się zaistniałą sytuacją, staraliśmy się utrzymywać pozytywną atmosferę w naszym dystrykcie. Znasz szanty? Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści, wtedy chętnie słucha człowiek morskich opowieści. Hej ha, kolejkę nalej, hej ha, kielichy wznieśmy, kto zrobi doskonale morskim opowieścią. Hej ha, kolejkę nalej, hej ha, kielichy wznieśmy, kto zrobi doskonale morskim opowieścią. Proszę, żeby tam coś było, Panie Boże. U, ej, patrzcie, jest naprawdę, dobra, statek. Szybko latarnie, idziemy do tego. No nie zabieram tych łódź. Ty czekaj. No, dlaczego ja mam czekać? No bo jak coś tu jest, to się wygląda. Sagi, idzie ktoś. Halo, strzaj, boga. Stój, nie, zatrzymaj się. Nie masz dystryktu, widzę. No nie mam. Czemu nie masz dystryktu? No nikt mnie nie chce. Ha? Kurde, wydaje mi się, że na pewno sam musiał to być, bo sam popłynął tutaj. Zlutowałeś ten statek, byłeś na tym statku? Tak, tylko że on jest jakiś wybuchnięty cały. Ale zabrałem z niego krzemień na strzały. O! Co byś powiedział na to... Micza okazał się być bardzo pozytywnie nastawiony do nas. Może dlatego, żebyśmy go po prostu nie zabili. Dobra, jest, okej, okay, dobra. Co byś powiedział? Patrz, nawet nie daje mi się wypowiedzieć. Ciągle jeszcze więcej powodów mi daje, żeby poczekaj. Odsuń się. A daj teraz mi. O, człowieku! Jestem zamożny. A masz pajęczyny właśnie? Patrz, Dobra. Micza, słuchaj, co byś powiedział na to, żeby dołączyć do naszego dystryktu? Jestem za, jak najbardziej. Trzeba jakoś razem tutaj działać, bo jestem tak, sam w tym świecie. Tak, jest ciężko, nie? Tajemniczy przybysz, który ciągle wręczał nam różne itemki, okazał się być bardzo pozytywny, przez co dołączył do naszego dystryktu. Humorystycznie pasowaliśmy do siebie jak 2 krople wody. Ej, przypomnia mi się suchar, nie? Przychodzi baba do lekarza z gwoździem w dupę, a lekarz do niej proszę siadać. No. Przychodzi garbaty do lekarza, a lekarz do niego co się tak skrada. Ale bez beki w nowym teamie. Ej, zostawili! Ty zostawili złoto, co za... Może nie było tego. Nie no, byli, bo jest zlutowane. Złoto się mega przyda, czekaj. No wykopię, ja złapię. A nie, czekaj, bo mam full, a nie, bo wpadnie do... Ja mam, spokojnie. Dobra. I patrzcie, można skoczyć sobie. Na główkę? No dobra, słuchajcie, plan jest taki. Rzucam dripstone'a do góry. No. Wszyscy stajemy w tym samym miejscu, gdzie dripstone spadnie. Kto go podniesie, skacze na dół. Na główkę. Można tak zrobić. Aha. Dobra, uwaga, ustawcie. Dobra, uwaga, 3, 4. I wszyscy na niego. Nie, no ja podniosłem. No dobra. A co? Chłopaki, nie umiem pływać. Topi się. Sagi, chodź się wykąpać, bo śmierdzisz. Tak? Dawaj. Jej, jaki piękny skok.
Niestety, ale musieliśmy w końcu skończyć wygłupy i skupić się na poważnych działaniach nad naszym dystryktem. Skoczyliśmy do kopalni zalanej wodą i nie spodziewaliśmy się takiego obrotu sytuacji. Panowie, oni nas raczej nie wpatrzcie w paniki. Dobra, słuchajcie, chodźcie za mną, nie używajcie teraz mikrofonu, będziemy się porozumiewać na migi. Nadszedł ten moment, abyśmy w końcu kogoś zabili. Kiedy byliśmy już bardzo blisko przeciwnika, wiedzieliśmy, że jest to nasza jedyna szansa. Słyszałem kopanie. Cio, nasi wsi. Jednak kiedy Sagi ich zobaczył, wiedzieliśmy, że musimy... Panowie, uciekajcie, no... Idźcie, idźcie. Idź. Sagi, uciekaj! Jednym słowem, parodia. Gdybyśmy wzięli z nimi udział w walce, mogłoby się to dla nas bardzo źle skończyć. Dlatego zapomnijmy teraz wszyscy o tej całej sytuacji i wyruszcie razem z nami w dalszą podróż. Jakie to piękne, przecież ja bym tam mógł zamieszkać. Stójcie. Dystryktu nie mają. Ej, czemu on skacze jak jakaś małpa? Ej, oni nas widzą. Dobra, spokojnie. Panowie. Stójcie tam, gdzie jesteście. Stójcie tam. Dobra, panowie, słuchajcie. Sytuacja jest prosta, nie macie dystryktu? Zgadza się. Zaufalibyśmy wam, czy chcecie do nas dołączyć, bo... Biliśmy się już prawie z jednym dystryktem i było bardzo źle, prawda, panowie? Nie wiem jak wy, ale ja się na pewno z tym zgodzę. Czy chcielibyście do nas dołączyć? No dla mnie git, nie? No dobra. Za dwójkę to trudno byłoby wygrać. Ej, czyli jest już nas pięciu. Ej, czekajcie! Jest nas sześciu, bo jeszcze tutaj ten... Piękny Atos. Wiedzieliśmy, że żeby przetrwać, na przykład przeciwko nim, musimy szybko zapełnić naszą drużynę. Dlatego bez zastanowienia do naszej drużyny dołącza Czarek, Saigonek i Piękny Atos. Rozdzieliliśmy się na dwie grupy i od razu zabraliśmy się za zlutowanie tych pięknych wieżowców. Ej, skrzynka, na start, złoto. No. Zbieraj. Zabrał. Beczka. O, ej, z tego będzie mega dużo lutu, stary. Biorę. Dawaj go, czekaj. Dużo bije? Nie bije dużo, na luzie. Ale ile ma HP, ty. Trzeba zabijać te spawnery. Kop spawnery. Dobra, już kopy. Sam budynek składał się z bardzo wielu pięter i na każdym piętrze był jakiś spawner mobów. Siema ziomeczko, nie wiem ile bijesz damage'u, ale proszę nie zadawaj go dużo. O, ej dobra, nie jest tak źle. Co jest? Spokojnie, sytuacja opanowana. Powiem tak, w tej strukturze jest mega ciężko i bez dobrych itemków każdy, kto by tutaj wszedł, najprawdopodobniej by zginął. Nieszczęście sprzyjało bardzo mocno naszemu dystryktowi. Minęło dobre kilka minut, a z naszej drużyny zginęła już jedna osoba. Ale ta. Jasno, tam jest ksiądz. Ty Czarek się wy... Jezu, co jest? I niestety tą osobą, która zginęła, był Czarek, którego poznaliśmy ostatnio wraz z Saigonkiem i Atosem. Szkoda w sumie, że nie zdążyłem go bardziej poznać. Kontynuując nasze dalsze zwiedzanie struktury, mieliśmy tylko jeden cel. Dostać się na dach, bo tam podobno poukrywane są bardzo mocne rzeczy. Uważaj, uciekaj, chodź tu. O, tu bije, uważaj na bok. Szybko uciekaj. Nie, po co ja to klikam? Nie spadnij. Dobra. Uważaj, tu są. No, dobra, spokojnie, wszystko jest pod kontrolą. Dawaj, chodź, idziemy na górę. O. Spawner. Znisz. Jest, uważaj. Nie daj się uderzyć, on bije mega. Jest, dobra. Jesteśmy już prawie na górze. Nie wiem czemu, ale miałem wrażenie, że będąc w tej strukturze troszkę panikuję. Z racji tego, iż Czarek zginął, miałem wrażenie, że ja będę kolejny. Strasznie mocno mi to wjechało na psychę, przez co prawie zginąłem. Stary! Totalnie spanikowany, nie wiedziałem co mam zrobić. Zacząłem podbudowywać się na górę i odszukiwać Sagiego, bo gdzieś zaginął. Ej, jesteś tam? Ej! No czemu go zepchnąłeś do mnie prosto, stary, bym spadł? O mały włos, a ten mob mógłby spaść na mnie i zrzucić mnie na dół. Weszliśmy z powrotem do środka, bo skakanie na zewnątrz nie sprawiało mi przyjemności. Uważaj, tu jeszcze jest jeden mob, Sagi, uciekaj! Biegnij na górę, schodam, ale dostaję! Uciekaj! Do góry! Po kilku stresujących minutach udało nam się w końcu wyjść na górę, gdzie oczekiwały na nas beczki z pełnymi itemami. Mamy diamenty. Diamenty, stary! Stary jest, dobrze. Fire protection mending, ciomek. Ale masz tu buty enchantowane w tej skrzynce. Okej. Ja pierdzielę.
Uznałem, że te lepsze itemki, które znajdę, będę oddawać Sagiemu, bo jemu bardziej się przydadzą. Stary, bierz to. A ty nie chcesz? No nie, po co? Ja mam. Mi starczy to, co mam. Ej, stary, posłuchaj. Padłem na pomysł, jako już jesteśmy już na jednym dachu struktury, to przy okazji zlutujemy resztę, bo co jak co, ale lód był naprawdę dobry. Zacząłem kopać bloki cegieł tak, aby mieć budulca do podbudowania się na inny dach. Dobra, uważaj. Dobra. Tu. O, stary, diamentowa bania! O, diamentowa bania! Power 3 buff! O, człowieku, patrz to! Weź tą klatę. Patrz na mnie. Nie gadaj! Masz to jeszcze. Trzymaj, ode mnie. Nie gadaj. Mogę, naprawdę? No, bierz. Kozak. Ze złota i jabłek zrobiliśmy sobie refy i nadszedł w końcu czas, aby spotkać się ze swoją drużyną. Pierwszego, kogo spotkaliśmy, był Saigonek, który wcześniej wyruszył ze świętej pamięci czarkiem. Saigonek na początku nas nie rozpoznawał, najprawdopodobniej przez mniejszy render distance i to, że nas nie słyszał. Nasi, wasi, twoi, tak. Ej, słyszysz? Halo, Saigonek. Dobra, on do nas idzie. On wie, że to my. On do nas idzie już. Stary, ale się cykał. W końcu, gdy nas rozpoznał, przyszedł do nas i od razu zapytaliśmy się go, jak wyglądała śmierć czarka. Byłeś z nim wtedy? Nie, to wtedy Micza z nim był. Czyli Micza musiał posiadać wszystkie informacje. Dostałem od chłopaków diamentową klatę i zeskoczyliśmy na dół, aby spotkać się tam z Miczą. Micza, wychodź! Gdzie ty jesteś? Jest. Co jest? Co ty tu? A, o! Wiem, hołd poległemu żołnierzowi. Co się stało, Micza? Co się stało? Powiedz. Czarek zginął w obronie nas. Poszliśmy wszyscy na górę drugą wieżą i no naspełniło się tyle mobów, że no ja zdążyłem uciec, a Czarek nie miał tyle szczęścia. Nie wspomnieliśmy o tym, ale najprawdopodobniej zginął jeszcze jeden członek naszej drużyny. Był to piękny Atos. W jakich mógł zginąć okolicznościach? Najprawdopodobniej z czarkiem, dlatego proszę zapalcie dla nich teraz świeczkę w komentarzu. Jej. Wiecie co, panowie? Postanowiłem oddać hołd naszemu poległemu żołnierzowi. Mimo że nie znałem go długo, to jednak był częścią naszego dystryktu. Dzielnie walczył. Położę tutaj miecz dla niego specjalnie. Dawien taki ten, który symbolizuje w sumie czarkę na tych eventach. Aj, Czaruś, znowu Czaruś, znowu to samo, znowu powtórka z rozgrywki, Czaruś. Jak to się dzieje z tobą, Czaruś? Jak to się dzieje? I tak oto pochowaliśmy naszego drużynowego przyjaciela. W trakcie ciągłego trwania uroczystości nie spodziewaliśmy się, że na pogrzeb dołączy jeszcze jedna osoba. Kreatorek? O, siema. Siema. Siema, Kreatorek. Nie ruszaj się. A co wy tutaj agresywni tacy? Czemu ty łuk masz ja tutaj w pokojowych zamiarach jestem. Dzień dobry, cześć. Poczekaj tu, stój tu. Chodźcie na chwilę. Stój tam, nie ruszaj się, bo wiesz co się stanie. Okej, okay, dobrze. Nie będę panowie, się ruszał. Panowie, tutaj kółko. Kółko, główka mi kółko. Polu, nie, spokojnie. Dogonimy go, mamy perły. Panowie, jako że Czarek zginął. Przez to, że Sagi tak długo prowadził swoje kazanie, przez przypadek puścił mi się palec z myszki. Jeśli jest z innego dystryktu. O, przepraszam! Ej. Czy ty wszystko musisz... Palec mi zdradził, sorry. Co jeśli nas zdradzi? Co jeśli jest z innego dystryktu, ale wiecie, wyszedł z niego tylko po to, żeby... Zróbmy mu test zaufania. Nie, to znaczy? Zdejmie całego seta i załóżmy podejdzie do nas. To jest bardziej test zaufania na nas, czy... Wiecie co, najwyżej będziemy bardziej mieć go na oku, czy coś chyba. I tak nie mamy co... Pamiętasz ten team polu? Ale... Poczekaj, posłuchajcie, nas jest czterech. On jest sam, także... Ej, panowie, bo ja mam w ogóle takie wrażenie, że on nas słyszy. Kreatorek? Tam. No właśnie. Słyszy wszystko schowane. Możesz być u nas w dystrykcie. Chciałbyś dołączyć? Jasne, chciałem dołączyć. No i super, mamy kolejnego sojusznika. Dobra, za to... O, widzę, że tutaj chrzest był robiony. Chrzest właśnie teraz robimy. A teraz czekajcie, zeskocz do dziury, robimy ci chrzest. Okay. Zatem mianuję cię na uczestnika dystryktu pierwszego. Nie tak! O, dobra, ochrzczony w świętej wodzie. No, ale wodę mi oddajcie, no. Gdzie jest ta woda? Nasz dystrykt powoli znowu zaczął się zapełniać. Do naszej drużyny dołącza Kreatorek, co znaczyło, że nasz skład zwiększył się do 5 osób. Po kilkuminutowych zabawach udaliśmy się w podróż w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca na wybudowanie bazy. Wiedziałem, że kiedyś Sagi wspomni coś o moich super umiejętnościach naśladowania różnych dźwięków. Myślałem, że do tego finalnie nie dojdzie, niestety... Pokaż kolegom, jak się robi gasta. Dobra, ale dajecie mi po sztabce złota i... Dobra. I sobie. Ja zapłacę za wszystkich, masz. Rób dobra, gasta. Dawaj wszystko. Gdy zebrałem zapłatę od moich przyjaciół z dystryktu, podbudowałem się i wydarłem z gardła magiczny dźwięk.
Uwaga! On będzie robił ten alarm u nas w bazie. Paweł będzie po strachach innych dystryktów z tym okrzykiem. Po śmieszkowaniu ruszyliśmy dalej, aż nagle Sagi w oddali zobaczył innych graczy. Typy! Kurde! Dobra, dawajcie! Dawajcie, nie ma sekund! Ciemo! Typy, dobra. Okej, gonię go. Nie ma strzał. Nie, łódki nie mam. Czekaj, czekaj, daj mi! Daj mi wziąć! Gdy tylko dopłynęliśmy z Saigonkiem na miejsce, było już za późno. Przeciwnik uciekł. Najprawdopodobniej to przez moje ślimacze tempo, ale kto by się tym przejmował. Od razu pobiegliśmy spotkać się z Sagiem i Miczą, dowiedzieć się, czy udało im się zabić kolejnych graczy. Zabiliście? Zabiliśmy jednego, tak. Tam są rzeczy, tam był enchanting. Patrzcie, on się tepa perłą, nie? Ja już biegnę tam, gdzie perła, ale Micza nie! Micza go! Walnął i zabił. Nice. A, dobry Micza. W ogóle, patrzcie co ja mam, nie? Pajerkę masz? On będziesz naszym kucharzem. Od dzisiaj daj mu rangę, kucharz. Kiedy dalej próbowaliśmy znaleźć idealne miejsce na naszą bazę, po drodze napotkaliśmy graczy z dystryktu 11, którzy od razu byli na nas wrogo nastawieni. Uciekajcie, 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 uciekajcie! Panowie, spokojnie, o, ja chyba się bić z nimi nie chcę! Sagi bardzo dobrze wiedział, że z tym dystryktem nie będziemy mieli żadnych szans. Mieli oni już diamentowe sety, gdzie my biegaliśmy jeszcze częściowo w żelaznych zbrojach. Mieliśmy bardzo mało czasu na dogadanie się z nimi, ponieważ Saigonek i Kreatorek akurat przed nimi uciekali, przez co byli w bardzo dużym zagrożeniu. Co nie zmienia faktu, że ich kolega również był zagrożony. My się już spotkaliśmy ogólnie, nie wiem czy pamiętasz. No możliwe. Możesz napisać do kolegów, żeby przestali gonić naszych? A muszę? Musisz. O cholera, weź ten łuk. Słuchaj to. Nie, pierw napisz do swoich, żeby nie gonili naszych. Ale to słuchaj ten łuk, to napisz. Strzał ostrzegawczy! Niech pisze. Dobra. Prówki wiedział, że jest w bardzo trudnej sytuacji. Aby nie zostać zabitym, musiał napisać do swoich kolegów, aby zostawili Kreatorka i Saigonka w spokoju. Wszystko zależało teraz od nich. Jeżeli ktoś od nas umrze, to wiedz, że... Nas jest trzech. Niech tu wrócą wszyscy, napisz, że wszyscy tu wrócili. Minęło kilka chwil, a jeszcze nikt się nie pojawił. Co jeżeli Prówki tak naprawdę gra na czas i jest w stanie poświęcić się za śmierć dwóch osób? Teraz wszystkiego się dowiecie. Stop, nie bijemy się. Spokojnie. Na całe szczęście Dystrykt 11 wrócił, a naszym drużynowym kolegom włos z głowy nie spadł. Co znaczy, że test zaufania przebiegł pomyślnie. Dlatego Sagi wyszedł z inicjatywą. Chcieliśmy z kimś się sojuszować, z jakimś jednym z dystryktów, żeby mieć po prostu większe szanse później. Żeby nie tylko się bić, ale żeby mieć też, wiecie, no, coś takiego... Rozumiem, ale dłoń. Mimo wszystko są to igrzyska śmierci i czy powinniśmy wam ufać? Tylko i wyłącznie. My uważam, że jesteście chłopacy chętni? No chyba możemy zrobić, bo to będzie my mamy dosyć tak? Dobre rzeczy. Jako sojusz możemy wam coś tu zapodać. Dobra, to będzie najlepsza opcja. Możemy zasojuszować się. Zróbmy na razie się bierz. Pierwsze relacje tak nie do końca wyszły, jak się wbijasz od razu na nasz dystrykt. Całe nastykowane. Kreatorek, no. Wiesz, no, sytuacja jest taka, że nie mówmy o tym, ale... Dobra, w ramach pokoju macie tutaj chlebek. Jeden. Niech to będzie symbol naszego sojuszu. I 6 diamentów. No tak, na zachętę. To masz przy tego rekompensatorze. Ufam wam, chłopaki. No i co, myślę, że nasz sojusz będzie trwał przynajmniej do końca. Do końca, mam nadzieję. Przynajmniej trochę. Przynajmniej trochę, niech trwa, będzie miło. I tak oto zawarliśmy sojusz z Dystryktem 11. Trzymajcie się, chłopaki. Pa, cześć. Napiszcie, jak dojedziecie. Dobra, chodźcie. Ale bym ich zabił. Napiszcie, jak dojedziecie. Dobra, przejdźmy w końcu do miejsca na wybudowanie bazy. Albo nie, czekajcie, jeszcze zajdziemy do kościoła. Ej, fajne! Ej, bez kitu to jest kościół? O, tak, stary. Mam pomysł. Czapki zjąć, co wy? O, który to sam ten? Dobra, bo dwie godziny będę szedł. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy bracia i siostry, spotkaliśmy się tu dziś, aby odprawić tą piękną prze, ponieważ zawarliśmy sojusz z Dystryktem 11. Dystrykt 11, co jak co, jest bardzo mocno... Ej, Zodiaksy! Co? Zodiaksy, mam 10... Dobra, koniec przy... Dobra, Diaksy, rozwalamy. I tak oto tym kościelnym akcentem przejdźmy w końcu do miejsca na naszą bazę. Może tu, panowie? Ej, dziecię, halo.
wyrównany. Będziemy śnieżnym dystryktem? W sumie pasuje, mamy niebieski kolor, to taki trochę zimowy. I pingwina macie! Właśnie, pingwina ma! Nie, musimy tutaj mapę, musimy tutaj bazę zrobić. I w tym oto miejscu powstanie baza dystryktu pierwszego. Każdy z nas się rozdzielił, by zebrać surowce. Jedni poszli po drewno, drudzy już poszli spać, a ja poszedłem skopać kobla, którego później odłożyłem do skrzynki i w sumie też poszedłem spać, bo było już późno. A więc czas na dzień drugi. Uwaga, wchodzi król, proszę o fanfary. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień drugi miał być dniem pełnym wyzwań. Miał się otworzyć Nether i spać zrzut zaopatrzenia, który z pewnością każdy z dystryktów będzie chciał go przejąć. Na spawnie miały się pojawić również wymagania, jakie będą potrzebne do stworzenia unikalnych broni, które można skraftować tylko raz. Jednak zanim do tego dojdziemy, zapraszam was na oprowadzkę po naszej bazie. Chodźcie tutaj. Pójdziemy sobie tędy. I tu zbudowałem nam iglo. O, miejsce dla mnie, jesteś kochany bardzo. Starałem się, żeby było przytulnie, jakkolwiek, ale tutaj kwiatki możemy jeszcze dać. No nie starczyło mi już czasu. Przedstawię wam to lepiej, chodźcie, zapraszam. Tutaj na dole zrobiłem farmę, taką małą, żebyśmy mogli nasze jedzenie jakkolwiek zdobywać, więc marchewki. No i niestety już na dole nie starczyło mi też czasu, żeby zrobić magazyn. Węgiel! Najlepsze co może być, super! Przecieka nam troszeczkę dach. No i mamy magazyn na itemki. Słuchajcie chłopaki, mój plan wygląda tak. Jest już dzień drugi, więc legendarne przedmioty mają już wymagania na spawnie. Więc ja mogę polecieć szybko na spawna, zeskrinować te wymagania i po prostu tu będziemy wiedzieć, jakie itemy trzeba zebrać, żeby zrobić poszczególne itemy. W trakcie dalszej rozmowy zdaliśmy sobie sprawę, że musimy ulepszyć swoje sety. Biegając jeszcze w żelaznych setach, będziemy mieli marne szanse na przetrwanie. Dobra Polo, to ty idź nafarmić, żeby nam zrobić jakiś, nie wiem, chociaż miecz 5-2 albo set 4-3 diamentowy, a ja lecę zeskrinować po prostu wymagania do itemów i wrócę, dobra? Dobra, to jesteśmy w kontakcie wszyscy. Dobra, idziesz Micza za mną? Siemanko. Nie, ja przed chwilą stamtąd wróciłem, wiesz. Zapytacie pewnie, skąd wrócił Micza. Otóż okazuje się, że w trakcie mojej nieobecności Sajgonek znalazł spawner pająków i zrobił tam ekspiarkę. Dostałem od niego kordy, od razu wyruszyłem w jej stronę. No, ja pierniczę. Siema, witam. Razem z Sajgonkiem ubijaliśmy pająki jeden po drugim, zwiększaliśmy swój poziom expa i enchantowaliśmy swoje itemy. Jednak jakby nie patrzeć, samo expianie zajmowało naprawdę bardzo dużą ilość czasu. Na ratunek jednak przyszedł Micza, który napisał mi, że szybko mam przyjść do bazy. Halo, jest tu kto? Ej, tutaj tego tunelu nie było. What? Co to jest za miejsce? Ej, chwila, co to? Jak się jednak okazuje, pod naszą bazą był ukryty dungeon z bardzo dziwnymi bobami, które dawały naprawdę bardzo dużą ilość expa. Ja już mam prawie 30 level, to jest... A ja mam 36 już, nie? I tak w sumie spędziliśmy większość czasu na expieniu i upgrade'owaniu swoich setów. Który mob daje nam więcej expa? Te szkielety czy te moby? Te szkielety chyba. Te zombiaki kurde dużo dają też, ale... O te dają. No właśnie te. Ej, wiesz co, może zamiast zrobić expiarki, po prostu będziemy podchodzić do tych spawnerów, bo one są wszędzie. Już to biegasz tak szczerze i wiesz. I tylko robisz ciach ciach. Dobra, to... O matko. Oh yeah. I w końcu nadszedł czas, aby Nether został otwarty. 3, 2, 1, let's go! Jesteśmy. Hello. O, giga spoko. Okazuje się, że w Netherze nie byliśmy sami, bo był tam jeszcze Pierniczek. Pierniczek, mam pytanie. Wiesz może gdzie jest forteca? Bastion, albo widziałeś kogoś innego? Nie. Pierwsza osoba, którą spotykam, to jest ciebie. Późno poszedłeś na te igrzyska. Trochę późno, bo byłem chory. I wszedłeś od razu do Netheru? Bez itemów? Tak, bo chciałem znaleźć liczników. Wiesz, co sprawdzę szybko. Okej. Iść z tobą? Sprawdź. Nie. Raczej okay. Się nie stawię. Dobra, Sagi, krótko, co z nim, co robimy, bo... No zostawimy go tu, i tak zginie raczej w Netherze, nie poradzi sobie, no. Nie ma co, chodź. Powodzenia życzę. Dobra, nic tam nie ma. Zostawmy go, wracamy. Mamy fortecę, panowie, mamy fortecę. Jest forteca, jest dobra. Jest i forteca. Forteca była dla nas bardzo ważnym miejscem. Musieliśmy zdobyć bardzo dużo blaze rodów, po to by zebrać pierwszą rzecz do skraftowania toporu Widera. Micza natomiast próbował zdobyć drugą rzecz, czyli Nether Stara. Został on w dungeonie, ponieważ ze szkieletów dropiły główki Widera. Musimy zdobyć 24 blaze rody, panowie. 24. To niech ktoś tutaj bije i ja może poszukam jeszcze kolejnego spawneru. Weźcie tu, zostańcie kreatorek. I tak oto z kreatorkiem zabijaliśmy blazy. W taki sposób zdobyliśmy pierwszy wymagany item do skraftowania legendarnej broni. Okazało się, że niedaleko nas również znajdował się dystrykt. Typy. Co to za dystrykt? Bo nie widzę. Czekaj, jeszcze mówię. Dystrykt siódmy.
trzy osoby tam są. Their faces shall never be ashamed. Oh, taste and see that the mushroom is good. Bless the man who takes refuge. Okazuje się, że trafiliśmy na sektę grzybiarzy. To jest jakaś sekta, ty. Ja nie wiem, czy chcę bardziej od nich. Dobra, czekajcie, trudno. Może czekajcie. Lepiej się oddalmy. Ja znam ich język. Posłuchajmy. Grzyby. Avemus papa. Grzyby. Witajcie, czy chcielibyście może przejść do naszej religii grzybowej? Na czym ona polega? Kogo czcicie? Grzyby. Uznajemy, że grzyby to jest wyższy poziom niż jacyś tam. Proszę mi kurwa krzyża nie niszczyć. Odłóż to. Grzyby będą trwały wiecznie. Saki, chodź. Dzięki tym, że żyją one pod ziemią. Roznoszą się. Ty, Sagi. Ej, ludzie, tam są! Zostawcie grzybów! Go! Gońcie! Wbijajcie w nich! Cela! Goni! Gońcie! Kratorek! Drugim bokiem jakoś. Gońcie! Przepraszam, chcieliby się panowie pogadać? Lawa! Uwaga! Lawa! A właśnie się w nederze rozprzestrzenia, to uważajcie. Chyba nie znają naszej teorii grzybowej, że walka jest bez sensu. Grzyby. Do góry, poszli do góry. To oni chyba nie są zainteresowani grzybami, może powinniśmy to znać. Mamy go, widać go. Go. Dawaj, kreatorek! No cóż, klasycznie się zgubiłem, ale tym razem nie sam. Straciliśmy ich z oczu, nie wiadomo gdzie no oni są nie teraz. Gadaj. No i teraz pytanie, w którą stronę? Tam raczej nie poszli, nie? Odwrotną musieli. Dobra. Kurde, musimy znaleźć tą fortecę, w której byliśmy, ale mam tak mało jedzenia, że boję się, że nie dojdę. Ja też właśnie. No, także wiesz jak jest. Czekaj, co? Co? Te stary, oni topór Widera już zrobili! Zrobili topór Widera, czaisz? Tego chyba nikt by się nie spodziewał. Dystrykt 8 skraftował topór Widera. Cały nasz czas poświęcony na farmienie Blaze Rodów i główek Widera poszedł na marne. Tymczasem my z kreatorkiem wciąż byliśmy uwięzieni w nederze. Ej, patrz na dół! Forteca, no. To jest ta forteca. Schodzimy do niej? No, możemy zejść. Ja mam jakby co łódka. A czekaj, ktoś tam jest? Co? Ktoś tam jest na dole. Tam jest jeden typ tylko, dawaj, zejdziemy łódką i ten. Stary. Uwaga! Uwaga! Jazda, do niego, dawaj! Czekaj, kobole, okej. Ej, tam, on tam pobiega. Bijemy go! Tak, idziemy! To robisz, ciebie! Siemano! Ej, poczekaj, by w pokoju był. Czemu uciekasz od razu? Od nas? Co, nie podejdziesz? Ej, to jest mój znajomy, Itzfelin. Siema. Pierwsza osoba, którą mógłbym w końcu zabić, okazała się być kolegą kreatorka. Dlatego darowaliśmy mu życie i weszliśmy do portalu obok. O cholera. Okazuje się, że portal przeteleportował nas w bardzo odległe kordy od bazy. Ze względu na to, że w Overworldzie jest niebezpiecznie i przejście 2000 kratek może skończyć się naszą śmiercią, kreatorek wpadł na pomysł, że wrócimy do Netheru i przez niego przejdziemy do bazy. Ale skoro... Czekaj. Szybka matma. Skoro wiesz, jakie były kordy portalu od naszej bazy jakby, jak żebyśmy te dwie wartości podzielili przez 7, to mamy wtedy Nether, czyli teoretycznie jakbyśmy podzielili i potem weszli do Netheru i na te kordy, to mielibyśmy portal od bazy. No, widać, że kreatorek to doświadczony gracz i z pewnością nie spał na lekcji matematyki. Z racji tego, że ja byłem w tym kompletnym półgłówkiem, postanowiłem, że się go posłucham. Mamy minus 21. 135 teraz... będzie tutaj. Tu. Ja wierzę w twoją matematykę po prostu, stary. Stary, co będzie, to będzie. Ważne, żeby było blisko. Zobaczymy. Uwaga. Jesteśmy minus 161 na 1900. Ej, to blisko.
Oj, stary, ale tam było. 92. Stary, ale tam było minus 100, to dobrze, 150, nie coś na oko, ale było minus 900. Aha, okej. Okay. No to, dobra, wróćmy się. To wracamy. No, pierwsze obliczenia niestety zawiodły, ale każdemu błędy się zdarzają, dlatego czas na drugą próbę. A to nie jest ten portal, co nasz? Powiem ci, że strasznie blisko, tak jakby tych kordów, co planowaliśmy. Weszliśmy w ten portal, no i jak zwykle. No nie, no to nie to, to nie to. No i wróciliśmy z powrotem do Netheru. Czas na trzecią próbę. Ej, ale to wygląda, jakby to był faktycznie nasz. No. Ej, to jest nasz portal, czekaj. Tym razem matma nie zawiodła. Tym razem musi się udać, odpalaj. O, ja! O. Czekaj. Co za typy. Na całe szczęście przeżyliśmy i w końcu udało nam się dotrzeć do bazy. Ej, chyba jest! Dotarliśmy! Jest! Piona! Pyk! O! O, siema! Chłopacy, siemano! Siema! Gdzie wy byliście cały czas? Halo. O, jest Sagi. Halo. Hej, Sagi. Gdzie wy pobiegliście? Siemano! Wraz z kreatorkiem opowiedzieliśmy chłopakom naszą przygodę w Netherze. Jednak to, co Sagi nam opowiedział, bardzo nas zszokowało. Super. To tak, panowie. My okradliśmy D8, troszkę są na nas obrażeni. Nie ma co za bardzo się rozwijać. Tak, chodźmy pod temy. Było łatwo, nawet nas nie zabili, nawet blisko nie było, żebyśmy zginęli. Więc jakby okazuje się, że mamy teraz konflikt z dystryktem 8. A jakby nie patrzeć, jest to aktualnie najmocniejszy dystrykt, ponieważ mają topór Widera. Wraz z chłopakami wyruszyliśmy zrobić rajda, by nafarmić troszkę totemów. Panowie, rozpoczynamy bitwę! Lecimy z tymi garkami. Ale on mi pieprznął! Goni go! Polu! Spokojnie, żyje! Idź do domku! Czekaj, do kopowego, do kopowego! Razer! Chodź tu, chodź! Kici! Do domu, idzie! Go! Zaboruj! Dobra. O, Ravager. Dobra, bycie! To do świnki. Bije świnie. Zabita. To tam. O, dwie świnie. Wiemy. Gdzie jakoś? Ale długo trzyma. Jak to ciężko trafić? Wow. Dobra, leży. To trochę bije. Jest, leży. Nice! Hero of the Village! Dobra, jeszcze raz? Jeszcze drugiego robimy? Ja mam Titanic 1. Nie, to wcale nie tak, że mogłem umrzeć w tym rajdzie. Nie, wcale nie. Kilka minut później dostaliśmy ostrzeżenie. Ej, dostałem informację od D1. Słuchajcie. D11 mi napisało, że D8 idzie na nas do naszej wioski. Ja też dostałem takie samo ostrzeżenie. Dystrykt 8 postanowił się zemścić za to, że Sagi wraz z Saigonkiem wcześniej zaatakowali ich bazę. To chyba musimy się wrócić, Wracamy się. Ale czekajcie, tak, lejemy się. Słuchajcie, skąd oni wiedzą, gdzie jest nasza baza? Ej, a skąd w ogóle D11 miałby o tym wiedzieć? Może idą razem? Właśnie to mnie niepokoi trochę. Ja tak D11 nie ufam za bardzo, tak szczerze. I teraz mieliśmy bardzo wielką obawę odnośnie dystryktu 11. Jeżeli mieli oni sojusz z dystryktem 8, czyli naszym aktualnym wrogiem, mogli oni szykować na nas zasadzkę. Może usłyszeli po prostu od D8, że idą do nas. A co jeśli on nas ostrzegł? Bo myślał, że jesteśmy w bazie, żebyśmy z niej uciekli. A skąd on wiedział, że my mamy bazę tam akurat? Ej, właśnie, on nie powiedział do bazy, tylko do wioski, ej. Może oni tu idą, bo... Ale to oni gdzieś tutaj są w takim razie, czy jak to wygląda? Widzieli... Ej, czekaj. Może jest jedna wioska i widzieli informaj. Możemy się niedługo wizyty spodziewać jakiejś. I kreatorek zgadł. Okazuje się, że w trakcie naszego rozmawiania do Sagiego napisał o chłopczyku z dystryktu 12. Poprosił on o spotkanie. Myślę, że możemy podjąć sojusz na warunkach takich. I my będziemy potrzebować... Pa. Wodę mu rozlej. Ty, weź wątki. Co to jest? To się stało. Panie! No to co ty zrobił? Nie wiem. Jak ty to zrobiłeś? Lewitkę sobie rzucił, Boże. Okazuje się, że dystrykt 12 miał sojusz z naszym wrogiem. O, chłopczyku, mówimy jeszcze o naszych innych sojuszach. Jakie macie sojusze? Z Voidem. Void to lider dystryktu 8.
To jest jakiś mocny sojusz? Czy taki, taki wiecie? No, taki, oni mają tego, taki, oni mają... Mocny i legendarna broń. A nie chcielibyście jej zdobyć może tej broni? W sensie parę razy chcieliśmy ich oszukać już. Na spawnie to już mieliśmy taką chęć, wiecie, takiego łeba walny spod deliknęta i go tak zabić. Bo tak się składa, że przez przypadek odwiedziliśmy ich bazę. Przez portal. Nie śmiejcie się. Ja wytłumaczę na spokojnie. Weszliśmy do nich przez portal w Nenderze i sobie tak myślimy, kurde, no kogoś baza, faktycznie. To ją zaczęliśmy lutować na spokojnie z Saigonkiem i nagle słyszymy właśnie, jak drom ryja, że na nas biegną. To my uciekamy przez portal i dosłownie sekundy, żebyśmy zginęli, bo już by podlali nam portal. Dystrykt 12 był bardzo mocno nastawiony na zdradzenie dystryktu 8, dzięki czemu mogliśmy zrobić na nich bardzo dobrą zasadzkę. To co byście powiedzieli na to, że... Żebyśmy tam poszli razem wszyscy. Żebyśmy razem ich najechali. Chłopacy długo nie zastanawiali się nad odpowiedzią. Czas teraz wdrożyć nasz plan, ale zanim to zrobimy, zatrzymajmy się przy dwóch podróżnikach, których spotkaliśmy po drodze. A jakie sety macie, panowie? Tak naprawdę praktycznie mój kolega nie ma za bardzo jakiegoś dobrego. No. Ja właśnie tej klatę oddałem. To posłuchaj, to ja mam dla ciebie deala. Puścimy cię wolno, jeżeli oddasz mi spodnie. Kolejna, no, tak. Druga część najlepsza. To jakie są spodnie? Weź te buty. I tak oto dwóch przybyszów wyskoczyło jeszcze z bucików i darowaliśmy im życie. A teraz czas na atak. Nie gadajcie, bo nas usłyszą. Wyłączcie mikrofony na razie, wyłączcie mikrofony. Plan na tą wojnę był bardzo prosty. Z racji tego, że niedługo miał się otworzyć drop, dystrykt 8 czekał już na miejscu. Dystrykt 12 miał do nich przyjść i jak gdyby nigdy nic normalnie z nimi rozmawiać. Po chwili wlecimy my i rozpocznie się wielka bitwa pod dropy. Czemu ty nie bijesz, stary? Siemano! Pochodź, Polu! No Polu, ja nie chcę cię bić! O Jezu, a ty nóg cię! Co się dzieje? Winet nie żyje, dobrze! Winet! Jeszcze jeden. Kolejny, gdzie oni są? Oferuj mi go. Kory. Uwaga, rzucę mu podkę! Odsuńcie się, rzucę mu podkę! Tygoperu. Gdzie gonimy? Kogo gonimy? Do końca! Moje umiejętności walki niestety nie były wysokie. Movementowe w sumie też. Dlatego klasy chciał, że zgubiłem się ponownie. Tym razem zostałem sam z dystryktem 12. Polu, wiesz, gdzie oni są? W tamtą stronę gdzieś pobiegli, nie? No też mi się tak wydaje. Wiesz co? O, zginął. Mamy to. Chodź. Szczerze to troszkę się bałem. Byłem sam z innym dystryktem, który w każdej chwili mógł nas zdradzić. Finalnie jednak odprowadzili mnie z powrotem do mojej drużyny, która czekała już na zrzut zaopatrzenia, bo już niedługo ma się otworzyć. Dzięki bardzo. Spoko. Cześć, przyjaciele. Z racji tego, że było nas tam bardzo dużo, inne dystrykty zrezygnowały z przyjścia na drop. Oczywiście nie mogło zabraknąć tych, którzy mieli odwagę się do nas zbliżyć. Nie zabijajcie mnie, no. No to daj mi. No ja jestem za tym, żeby odpuścić. Bo mam szarpę z 3, no. Felin, czyli dobry przyjaciel kreatorka. Postanowiliśmy, że go nie zabijemy i pozwolimy mu patrzeć, jak otwiera się drop. Jednak Konejowi z dystryktu 12 bardzo nie spodobała się jego obecność. Jedyną opcją, która mogłaby usunąć konflikt, był pojedynek na śmierć i życie. 3, 2, 1. Proszę państwa, rozpoczęła się potężna bójka teraz pomiędzy Mr. Konejo a It's Felin. Tutaj pięknie widzę strefa. O, widać, że Mr. Konejo ma dosyć sporą przewagę w tym momencie. Spora przewaga ewidentnie. It's Felin zaczyna już uciekać. Oj, chyba widać, zaraz się wysypie. Wylecieli poza krąg, proszę państwa. Co tu się dzieje? Chyba teraz siebie gonią właśnie. Walka przenosi się poza oktagon. Niestety, ale kolega kreatorka zdedał. Nie! Podeszło do nas jeszcze dwóch graczy. Typy. A jakie macie teksty? Bardzo dobre. A jakie? Właśnie, jakie macie? Dzień dobry. Gdzie lidera zgubiliście? My jesteśmy liderami. Ja jestem liderem starego. Ma seta. No ej! Jakie ma seta? No cóż, trudno. Ej. Dobra. Też.
Dobra. Okazuje się, że gracz, którego zabiliśmy, miał dwa nocze. Musiałem o tym powiedzieć drużynie, ale zrobię to dopiero po dropie. My za chłopczyku tu stoimy, otworzymy sobie drop, a wy proszę w kółku nas brońcie. Kiedy my pilnowaliśmy terenu, chłopacy w tym czasie podzielili się lutem z dropa. Jednak zanim zakończy się ten dzień, czas powiedzieć chłopakom o noczach. Co? No, generalnie to tak, zebrałem coś takiego, nie? Mamy dwa koksy, stary. Mam jeden, stary, daj buja, mam jeden, to będziemy mieli... Pewnie zastanawiacie się, dlaczego Sagi tak zareagował. Otóż nocze były najtrudniejszym przedmiotem do zdobycia. Posiadając je, byliśmy już bardzo blisko do skraftowania miecza smoka. Jednak czy go skraftujemy? Zapraszam was na dzień trzeci. Wszyscy dostaliśmy info od naszego lidera, abyśmy wrócili do bazy, bo trzeba było ustalić plan na dzień trzeci. Słuchajcie panowie, sprawa wygląda tak. Mam dwa nocze. Kto z was ma te blaze pałki? Mieliśmy 20. Tu masz 12 masz tutaj. To jest kolejny przedmiot, który jest potrzebny do skraftowania miecza smoka. Teraz jedynie co nam pozostaje, to jako pierwsi wejdziemy do endu, zabijemy smoka, zbierzemy potrzebne przedmioty, czyli enderperły, horus fruity i spróbujemy znaleźć end city. Pozostaje nam zdobyć tylko głowę smoka. Tak, jest. W dniu trzecim miał się otworzyć end, co pozwoliłoby to nam na zdobycie wszystkich potrzebnych przedmiotów do skraftowania mieczy smoka. Na dobry początek dnia postanowiliśmy przejść się z Sagim do panelu startowego, bo być może spotkamy kogoś po drodze. Wszystko mam ulepszone już. Ja mam wszystko na maksa. Wymaksowany jestem po prostu, przecież ktoś się we mnie wbije, to się odbije. Ja nie mam właśnie jeszcze, dawaj. Proszę cię, Sagi. Easy. Idziemy. Patrz to, widzisz to? Co to jest? Ej, ale wielki grzyb! Ej, a może to jest te schronisko grzybiarzy, stary? Pierwsze co mi się skojarzyło, nie? Ej, tam mogą... Ej, może tam oni są? Ej. Grzybiarze! Grzybiarze, przyszliśmy do was z dobrą nadzieją, z dobrą nowiną, przyjaciele! O, dziękuję, że nas zapraszacie, chodź Sagi, idzie, chodź Sagi, no chodź, zapraszają nas, no nie widzisz, no nie słyszysz, chodź. O lol. Ale my jeszcze tutaj nie dokończyliśmy. Msza dopiero będzie ten, o 19. Wielki grzyb, który został zbudowany przez sektę grzybiarzy, okazał się być kościołem. Dobra, ale jak przejść o 19, to możemy sobie zrobić różaniec, odmówić teraz? Tak? Nie. Przedtem? Nie, niestety grzybianiec jest dopiero za tydzień, mamy kółko grzybiancowe. I wtedy będziemy dodawali nowe wersy, bo ostatnio miałem objawienie, nie? Jak już byliśmy u nich, zapytaliśmy, czy nie mają jakichś tajnych wywarów, które mogłyby nas wzmocnić w walce z innymi. Aha, chodzi wam o hostyję, to dopiero na mszy będzie hostyja rozdawana, nie? Ja nie wiem, czy ja chcę brać hostyję na mszy. Zamieniliśmy jeszcze kilka słów z grzybiarzami i postanowiliśmy ruszyć dalej, bo i tak tu jeszcze wrócimy na mszę. Cześć, no dobra, okej, okay. Nie wiem, czy chcę tu wracać. Stary, co to było? What the fuck, co to było? Kiedy ruszyliśmy dalej, zauważyłem gracza, który porusza się prosto w naszą stronę. Pokręcimy. Ej, a po widziemnik? A kuku. O, dzień dobry. A, dzień dobry, witam cię. Ej, nie. Co tam u ciebie słychać? Generalnie... nie zabijajcie, no. Widzicie chyba. Jestem goły i wesoły. Ej, widziałem. Jakim cudem ty żyjesz? Dopiero co się zalogowałem. Aha, to słuchaj, chodź. Nie zabijemy cię, spokojnie, szanujemy. Dostałem od waszego ziomka marchewki. Ten gracz sam długo by nie przetrwał, dlatego wiedzieliśmy, kto się nim dobrze zaopiekuje. Panowie, bo tu znaleźliśmy takiego potrzeby. Panowie, słuchajcie, tutaj samotny przybysz jest. Oj, dobra. To jest wasz nowy członek rodziny, no, zaopiekujcie się. Tak, weźcie. Wierzy w pan moc w grzyba? Tak. Czy byłby pan w stanie oddać się mocy grzyba? Tak. Nadajesz się. Wszystko dla grzyba. Tak. On już stracony został. Stary, co my zrobiliśmy? On już przepadł. Bóg nam tego nie wybaczy. Najważniejsze było to, że był bezpieczny i szczęśliwy z tego, że został grzybiarzem. Wracając do naszej podróży, udało nam się w końcu dojść na panel startowy. Zobaczymy, czy przypadkiem nikt tych legendarnych nie skraftował, znaczy tego łuku. Już się nie mogę doczekać, aż ten miecz... Musimy go zdobyć, no...
Jest jeszcze to, ale tego raczej nie skraftujemy, bo nawet Deep Darku nie znaleźliśmy. Czekamy tutaj na takiego gościa, bo on napisał, że chce pogadać o swoim dystrykcie coś, ma tajną informację. Powiedziałem mu, żeby przyszedł na środek i z nim pogadamy. Tą osobą był X-Kawi, który chciał nam udzielić bardzo dużo cennych informacji na temat dystryktu 9. Jednak oczywiście nie chciał zrobić tego za darmo. Takie informacje co do mojego dystryktu. Mhm. Typu kordy, bazy, no i takie rzeczy, plany też takie już. D9, tak? Tak. No dobra, o, to chętnie usłyszymy o planach. Plany, ale dobra, może jakoś tak coś za coś? Co byś chciał? Jedzonko. I w ten sposób dałem Kawiemu 17 marchewek. Gdy tylko się najadł, od razu zaczął mówić. Jestem najedzony, to mogę powiedzieć. Kawi opowiedział nam o dokładnych planach dystryktu 9. Podał nam również ich kordy. Od razu poszliśmy przekazać informacje naszej drużynie, jednak po drodze napotkaliśmy na pewną osobę. A kogo my tu mamy? Ejo. Czekaj, stój w miejscu. No nie ruszę się lepiej. Ej, no co to za przywitanie w pęcie. Stój w miejscu. Za dużo by to nas zajęło, pewnie jesteś wystakowany i swoją drogę pójdziemy, dobra? Znaczy, pa. Nie ma, nie że dobre emocje czy coś, byśmy cię zabili, ale nie mamy czasu po prostu, abyś pewnie długo uciekł. To chora, później to dokończymy, później cię zabijemy. No, cześć, pa. Z racji tego, iż byliśmy świeżo po dostaniu informacji od dystryktu 9, postanowiliśmy, że Afika puścimy wolno i nie zabijemy go. Po chwili zrozumieliśmy, że był to bardzo zły pomysł. I nagle wszyscy hobby przyjmują gar. Co? Wracamy? Mogliśmy wracamy? Go zabić. Wracamy? Afi? Wracamy! Czemu my go nie zabiliśmy? On był sam tam, wracamy! Nie znajdziemy go nawet. Z polu, realnie myśląc, jeszcze jak ma ten łuk. Dobra, nie, chodźcie po naszych nagrych. Ja pierniczę. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć. Gracz, którego mieliśmy dosłownie przed sobą strapowanego w kobłebach, miał przy sobie wszystkie itemy do skraftowania łuk Wardena. Słuchajcie, panowie, sprawa wygląda tak. Teraz grzybiarze organizują swoją świętą mszę. Jest szansa, że D9 do nich przyjdzie na tą mszę. Pewny pomocny gracz, który chciał szukać D9, podał mi kordy bazy D9. Więc... O, to ciekawe. Możemy pójść na mszę, zobaczyć, co tam się dzieje, zobaczyć, czy jest D9 i niezależnie od faktu, czy będą, czy nie, tak czy siak pobiec do bazy D9 i się wyrobić w godzinę, no to zapraszam za mną, biegniemy. W końcu coś będzie się działo. Od razu z drużyną wyruszyliśmy na mszę w świętym grzybie. Pan jest pasterzem moim, milczenie. Witajcie. Dzień dobry, przyszliśmy na mszę. Msza rozpocznie się za 2 minuty, proszę zagościć się. Tutaj akurat, gdzie kreator siedzi, to jest miejsce dla Aki specjalne. Tak, no dobra, okej, szanuję. Co tam od góry nam kradnie święte grzyby? A, właśnie. Ej, chodź, ej. No, dobra. Za kogo będzie dzisiejsza msza? Za grzyby. Za grzyby. Kto by się spodziewał, nie? Za nowych wiernych, którzy uwierzyli w grzyby. Ja już pozwolę dokładnie sobie rozdać magiczne grzyby dla wszystkich tutaj zebranych. Nagle usłyszałem głos Sagiego. Stój. Proszę bardzo. Poszedł stój, po surowce. Co tam jest? Stój, panowie, co tam się dzieje? Bawicie z grzyba szybko. Wychodźcie. Ej, co? Co się dzieje? Z grzyba, do góry, do co góry, tam góry, się dzieje? Nie ruszajcie się. Nie. O, dzień dobry. Grzyb jest pułapką! Uciekaj! Uciekaj, grzyb! Zabić grzybiarzy! Zabić grzybiarzy! Zostawcie mnie! Ja nic stój, nie wiem, żeby chciałeś nas oszukać! Ale to nie ja! A kto? Ja? Zostawcie mnie! Stop, dogadamy się! Stop! Stop, loła mam! Zostawcie mnie! O to chodzi. Oj. Mamy go. Cały dach był rozstawiony w TNT. Zobaczyłem na F3 Plusa, że u góry był jeden gościu. Jeden... No pomyśle, i mamy po wielkim gościerę. Byli w środku. Grzybiarze. No, ja. I troszeczkę uratowałem nam życie. I jak zwykle oczywiście tylko my przyszliśmy, zgodziliśmy się przyjść na tą mszę. Grzybiarze od samego początku planowali zrobić na nas zasadzkę. I jak zwykle tylko nasz dystrykt dał się wrobić. Czas realizować plan atak na D7, ponieważ z informacji, które udzielił nam Kawi, dystrykt 7 znajdował się właśnie w tym miejscu.
potem mu patrz co za gościu. Siema. Siema, no. Komiczanie, zabijaj go, weźmy go, Nexter. Dajmy ci przeżyć, Nexter, dajmy ci przeżyć. Damy ci przeżyć, no nie zostaw, zostaw go, zostaw. Proszę nas, proszę. Stój, stój w miejscu, tylko nie uciekaj. Nie bijcie go, nie bijcie go. Nasza drużyna postanowiła, że nie wybijemy w całości dystryktu 7. Jedyne co zrobimy, to uwięzimy jednego z nich na zawsze w Bedrocku. A Kavi z racji tego, że wszystko co powiedział było prawdą, dołączył do naszego dystryktu. Jest, witamy w dystrykcie, Kavi. Witamy w dystrykcie. Z chłopakami wspólnie uczciliśmy powitanie nowego ziomeczka i wyruszyliśmy w kordy, na których znajdował się Stronghold, bo już niedługo miał się otworzyć End. Co jest? Co? To jest ten typ, który prawie nas wybuchł w grzybie. Po drodze napotkaliśmy na grzybiarza, który brał udział w zamachu przy świętym grzybie. Czas, aby dopadła go sprawiedliwość. Mi się wydaje, że ten, który go znalazł, powinien czynić honor. Daj mi imię. To jest zemsta doskonała. Nice. Mógł zrobić właściwie ten. Ale śmietnik miał... Polu, co to za śmiech złowiesz? Kontynuując naszą wyprawę, w końcu dotarliśmy do Strongholdu i właśnie w tym momencie End został otwarty. Skakujemy za tobą. Let's go! Dobra. Dawaj się. Nice. Okej, okej. Do góry, do góry, do góry. Musimy do góry. Nie. Czekaj. Nie! Dostał! Nice! Yes! Dobra, szukajcie portalu, szukajcie portalu! Bo spoko! Nice! Dawajcie! Dystrykt 11 czekał na idealną okazję. Gdy tylko zabiliśmy smoka i otworzyło się End City, od razu pobiegli w stronę portalu. Spierdzielamy! Bijemy ich sobie! Idą do niego! Nie, spierdzielamy! Idą do portalu! Mamy przewagę elitry, dawajcie! Strzelajcie do nich! A nie, dobra. Ale trafiaj się! Trafiłem. Ej, bijesz? Dobra, walimy ich. Okej, wchodzimy tam... Dawaj go! Misza! Cykla perłę! Tak, jaka decyzja? Wbijamy czy zostajemy? Wbijamy za nimi, wbijamy, macie perłę. Wbijamy, okej. Okay. Tylko uważajcie, żeby na Knoka nie grali, nie? Kavi! Chodź! Dawaj, Kavi, dawaj go, Kavi! Jak tam, panowie? Super. Jestem, Sagi, tutaj, dawaj, klep! Tego, żeście się nie spodziewali, no!
No co tam, co tam? Gdzie uciekasz? Jeżeli chcecie zobaczyć dalsze losy mojej drużyny, zapraszam was na film Sagiego.